państwo pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał. Nie publikowałem słodkiej i niegłupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. O typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mi, że dosyć tego, że tu jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł: zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia próg. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch. Trzy moje ruchy, a za każdy zbyty pionek bierzesz w dziób. Za każdy zbyty pionek bierzesz w dziób. Na krzesełku się poprawił, za plecami mi postawił byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra.